Podczas badania gamma-kamerą to pacjent jest źródłem promieniowania. Przed badaniem podaje mu się tak zwany znacznik, który rozchodzi się po jego organizmie. Dzięki temu bardzo szybko można na przykład znaleźć rozwijający się nowotwór lub stany zapalne czy uszkodzenia kości. Gamma-kamera, mówiąc obrazowo, tworzy mapę rozmieszczenia izotopu, czyli znacznika, właśnie w określonych częściach ciała czy narządach. Na tej podstawie ustala się, czy wszystko jest w porządku. W Przemyślu nowy, tak zwany hybrydowy aparat zastąpił już wysłużoną gamma-kamerę. To duża zmiana i ogromny krok do przodu w możliwościach diagnostycznych. Łączy w sobie jakby dwa aparaty, ponieważ do gamma-kamery dołożono moduł CT. No i dzięki temu mamy możliwości jeszcze lepszej lokalizacji zmian, które wykrywamy w badaniu scintygraficznym. Usprawnia nam to diagnozę, polepsza diagnostykę. No jest to aparat zupełnie innej generacji. Pacjenci, którzy już korzystają z badań nową gamma-kamerą, w pełni to doceniają, bo zdają sobie sprawę, że to nowoczesność, która przekłada się na konkrety. Potrafiono szybko i sprawnie, prawidłowo zdiagnozować dolegliwość, na którą cierpię. Na pewno jest to super sprzęt, który na pewno pozwala łatwo diagnozować różnego rodzaju choroby. Sprzęt kosztował prawie 2 miliony złotych. Szpital kupił go dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Zdrowia i Samorządu Województwa. Długo czekaliśmy to urządzenie. Poprzednie urządzenie miało już 14 lat i było wyeksploatowane, ale udało się i dzięki temu będziemy mogli dalej służyć pacjentom Podkarpacia, w tym wypadku najnowocześniejszym sprzętem na Podkarpaciu. Na badanie gamma-kamerą już teraz trzeba czekać około miesiąca, ale to głównie efekt tego, że przez ostatnie miesiące cała pracownia była zamknięta dla pacjentów w związku z remontem. Teraz te zaległości będą stopniowo nadrabiane, a z badań tutaj mogą korzystać pacjenci z całego regionu.